Koło mnie Adam Grabczyk, prezes Pomuchel Lęborg, ale do dnia dzisiejszego jeszcze prezes, bo w dniu dzisiejszym wybraliście nowego prezesa. No już w tej chwili nie jestem prezesem, mamy nowego prezesa. No przede wszystkim naprawdę apeluję do wędkarzy, nie patrzmy na to, na kto pierwszy, kto drugi, kto trzeci. Patrzmy na to, że tam gdzieś na plaży się spotykamy, I jesteśmy razem, dzielimy się wrażeniami, no, przecież to tak może być przyjemne. I wiesz, bo nieraz, tak Michał, to jest prawda, że nieraz ambicja, jakaś fałszywa ambicja zżera. Życzę wam, koledzy, tak, ja będę z wami tam na plaży, będę z wami rywalizował. Nie myślcie sobie, że zapomniałem, jak się wędkuje. Tak, na pewno działalność odciągnęła mnie od wędkowania, ale niemniej wracam, będę. Nie wiem, jak będę na pudle, ale to dla mnie nie znaczy. Dla mnie ważne jest spotkanie. Do zobaczenia. Dojechaliśmy na łowisko, ale słuchajcie, no przed chwilą świeciło słońce, było naprawdę optymistycznie, a teraz, no, zobaczcie, zaczął padać deszcz, także, no te warunki u nas nad morzem, szczególnie teraz o takiej porze gdzieś tak grudniowej, no jesień, zima, no są dosyć dynamiczne, świeci słońce, za pół godziny potrafi spaść deszcz, no i musicie się na to przygotować. Odwiedzić chłopaków na plaży, troszeczkę już polatałem dronem, także coś żeśmy już widzieli. No, dzięki takim zawodom mamy okazję też poznawać trochę nowe łowiska, bo tutaj jestem pierwszy raz. No i jest pierwsza sonderka, mówisz. A tam chłopaki? Nie wiem. Nie wiesz, nie wiesz? Nie. No ale podglądaliśmy ciebie, no i żeś mieli farta. Ja mówię, kurczę, mówię zielsko, Maciek, bo ja mnie nie wyciągał w ogóle. Tylko patrzę, on tutaj ziele ciągnie, Maciek mówi pełno zielska, mówię, to wyjmę, mówię, czuję, że zieleń, ale... Aha. Tutaj i... pod koniec dopiero mówię, chyba to nie ziele. No widzieliśmy, przymierzałeś do miarki, ile miała? 32. No to już jest, wiesz. Gruba nie jest, bo nie ma już teraz tej grubej flądry. Nie wiem, czy ona odeszła, już natarło po prostu, czy to cała tylko ta chuda. Taka jak na wiosnę. Tylko, że wiesz, dzisiaj się liczy dorsz, nie? No ja wiem, właśnie, tutaj wolałbym wymiarowego dorszyka. Ale lepsza flądra jak nic. Za gruba nie jest. 32. Aha, nie, no spoko, no flądra jak flądra, słuchaj, tak. A myślisz, że będą dorsze dzisiaj? No myślę, że tak, ale raczej spodziewam się w godzinach takich bardziej już typowo wieczornych. Aha. Szkoda, że łowimy do 19, bo to według mnie jest troszeczkę za młoda godzina jeszcze. Te dorsze teraz jest 20, 21, tak bym się szybciej spodziewał. Do 19 no to flądra szybciej, no ale... Myślę, że dorsz jakoś tam wyjmie na tyle osób. Aha. Ja przyleciałem za wami tutaj do Kuźnicy. Tak. Pierwszy raz jestem. Ja w ogóle też. Jestem w szoku. Parking zaraz przy plaży, 2 metry, nie? Słuchaj, ale jak inni, gdzie inni polecieli? Ja miałem, właśnie z Maćkiem chcieliśmy jechać do Ostrowa. Chłopaki powiedzieli, że Ostrowo, Karwia, że tam jest duży wiatr, duża fala. No i Mirek mówi, oni do tego, do Kuźnicy. Ja też jestem pierwszy raz. My byli tutaj chyba miesiąc temu, taką miejscóweczkę wyczaili, mówi, że bardzo fajnie, osłonięte. My, dobra, to jedziemy. No i tak pierwszy raz, no. Jak się okazuje, coś tutaj jest.
No faktycznie, bo taka wydma jest i chroni nas od tego wiatru. Tu jest zasłonięte. Nie? Myśmy tu przyjechali, to dosłownie teraz tu jest fala. Myśmy przyjechali, to była flauta. Uh-huh. Tej falki nie było, tych białych tych grzbietów, nie? Była jakaś tam malutka, ale to dosłownie. Może coś jeszcze będzie, faktycznie. No właśnie jak falka zrobiła, jak falka jest, to jest dobrze. To jest lepiej, bo tam je tak miesza w tej wodzie troszkę, tam wypukuje, tak? I dzisiaj tutaj Cię tak trochę podglądamy na tubisa. Mam śledzika i tubisa. Tubisa dostałem od Piotra w prezencie, bo ja dzisiaj przyjechałem tylko ze śledziem niestety. Szprot też był nieosiągalny w sklepie. A już nie miałem mrożonych swoich. Wszystko już wykorzystałem, i belona, i tubisa. I koledzy poratowali. Słuchaj, bo mamy gdzieś tak środek grudnia, w ogóle w tym sklepie w porcie można dostać jakąś rybę świeżą? Tak, to tylko jest uzależnione od tego, czy kutry wychodzą, czy jest pogoda. No bo słyszałem, że właśnie słabo z tym. No żona mi wczoraj kupiła w Gdyni całkiem świeży ten śledź, bo faktycznie ja go w domu już sobie oprawiałem. Fakt, że kolega ściąga z tego, co ja tam wiem, to z koło brzegu aż go ciągnie do Gdyni, nie wiem dlaczego, ale i ta ryba świeżutka faktycznie, nie? Była. Tutaj dzisiaj był Maciek we Władysławowie. W godzinach przedpołudniowych przy porcie w sklepie i też taki świeży śledź. Także czyli warto się pojawić tu. Teraz go szprota nie ma nigdzie, nie wiem dlaczego. Czy po prostu nie dają na sklepy, czy nie mam pojęcia. Uh-huh. Myślę, że szprot też by się przydał dzisiaj. Na razie nic się nie dzieje, no nie ma brania. Aha. Ale zielsko się pojawiło. Zielsko, nie? Właśnie, dużo zielska jest. Ale tak. No, już falka jest, także powinno być coś, nie? No myślę, mam nadzieję, że będzie. Będzie, na pewno, bo pogoda jest bardzo przyjazna. Powinno coś być, tak bym powiedział. A na co dzisiaj łowisz? Na śledzia i na towiasa. No to tak standardowo. No tak standardowo właśnie. Ty Macieju, co tak leniuchujesz, powiedz, to trzeba, kręcić, słuchaj. Plaża, dzisiaj pogoda letnia, leżaczek, elegancko. Nie, piękna sprawa, widzę, że masz taki grzebień samorobny. Samorobny to jeszcze jak łowiłem na spławik, to mi został, od topów. Tak, właśnie tak patrzałem, ale się sprawdza, nie? Oczywiście, że tak, dlaczego? Przed chwilą mieliśmy okazję posłuchać Adama Grabczyka, który organizuje te zawody no ostatni raz, bo ty zostałeś dzisiaj prezesem klubu Pomuchel Lemborg. Na jaki to jest okres czasu? Znaczy tak, następne wybory mamy za 2 lata, bo akurat nie była to pełna kadencja, także za 2 lata mamy zebranie sprawozdawczo-wyborcze i wtedy będą kolejne wybory. No ale a jak długo, to zobaczymy. Zobaczymy, ile ja wytrzymam i ile ludzie ze mną wytrzymają. Słuchaj, czy takie zawody jak na przykład ten meeting piaskowy Dorsz utrzymasz? Czy masz jakiś taki pomysł, żeby to ewoluowało w jakiś sposób? Myślę, że póki co w przyszłym roku raczej na pewno utrzymamy całą ciągłość zawodów, którą Pomuchel organizuje. Czyli tak, zaczniemy zawodami kwietniowymi. Albo na początku maja będzie to Puchar Wójta Gminy Choczewo, potem oczywiście jest koniec maja albo początek czerwca, to będzie Puchar Burmistrza Miasta Łeba. No i oczywiście kończymy, jak to się mówi, cały sezon wędkarski meetingiem Piaskowy Dorsz. To już jest prawie, że 10. Piaskowy Dorsz, albo coś koło około tego. Tak. Około. Słuchaj, co jeżeli nikt nie złowi tego dorsza? No bo wiecie, wstrzeliście z tymi terminami, tu już z Adamem żeśmy rozmawiali, że jest dosyć ciężko, a potem jeszcze, wiesz, no, temperatura wody i tak dalej. Tego dorsza po prostu może nie być. No teraz mamy, no co, no połowę grudnia, nie? Zresztą z roku na rok jest gorzej z dorszem, nie? Tak. Od tego trzeba zacząć. I co wtedy? Trudno, będziemy punktować cokolwiek. Mhm. Czyli wtedy flądrę, pstrąga, cokolwiek. Mhm. Nawet łososia.
którego można teraz łowić. Tak, no i już widzicie na przebitkach, że no jest dorsz, jest ten jeden, czyli na pewno ktoś będzie na pudle, tak. Kto złowił dorsza po tak. prostu. Tak, dorsz wygrywa, dorsz przebija wszystko. Na dzisiejszej edycji piaskowego dorsza ile mamy zawodników? Około 50 i trzeba naprawdę podziękować wszystkim zawodnikom, ci, którzy przybyli, nie? Są to ludzie naprawdę z krwi i kości, najtwardsi z najtwardszych, nie? Tak. Bo w tych warunkach łowić i wytrzymać to trzeba mieć charakter. Czego życzyłbyś tym dzisiejszym zwycięzcom? No, przede wszystkim takiego szczęścia, jak dzisiaj mają, żeby przez cały rok kolejny 2019 mieli.